Michał, ty jesteś młodym, zdolnym, barwnym artystą, a mimo to cały czas gdzieś mam wrażenie, że się ciebie czepiają, że a może nie taki zdolny, a że utwór to plagiat. Dlaczego? Dlaczego tak? Jak ty to odbierasz? Niech się czepiają. Ja wiem swoje, wiem doskonale, że utwór nie jest plagiatem, nigdy z plagiatem bym nie wystąpił. Zresztą utwór został wysłany do ekspertyzy, do specjalistów. Ja teraz mam za dużo pracy przed sobą, żeby wgłębiać się, dlaczego tak jest. Ja widzę, jaki jest odzew, widzę, ilu fanów mi przybywa i jak pozytywne to wszystko obiera, jaki pozytywny kierunek to wszystko obiera. Ale na początku sam wiesz, że nie było łatwo. Ale początki każdego są trudne. Zresztą jeśli chodzi o ten początek po tej bardzo długiej mojej przerwie, no to jest normalne. Artysta po tak długiej przerwie musi liczyć się z tym, że może nawet nie wrócić na rynek muzyczny, bo to nie jest łatwe. Trzeba mieć bardzo dużą determinację. W ogóle ten ostatni rok, Michał, nie był dla ciebie najłatwiejszy, bo dużo się działo zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Czy w tym momencie ta determinacja nie narosła w siłę? Wiesz co, w tym momencie przydały mi się te okulary, bo za każdym razem, kiedy pada pytanie związane z moją mamą, jest to dla mnie zbyt wzruszające. Odeszła ode mnie osoba, która była najważniejsza w moim życiu i była tak mocno inspirująca, że myślę o niej każdego dnia, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momencie daje mi siłę, żeby pokonywać wszelkie przeszkody, jakie napotykam na swojej drodze. I trzyma mnie za rękę i mówi, dasz sobie radę, po prostu. A jak przeżyłeś to całe zamieszanie związane z preselekcjami i z Eurowizją? Dla mnie udział w preselekcjach był czymś niezwykłym po prostu. To była przygoda, kolejna przygoda życia, w której nie nastawiałem się na zwycięstwo. W momencie ogłoszenia wyników to naprawdę dla mnie było wielkie zaskoczenie. Jestem dumny, że mogę reprezentować Polskę i jedyne, o co mogę teraz prosić, to trzymanie kciuków i wysyłanie mnóstwa pozytywnej energii, którą mam nadzieję oddać już na deskach w Sztokholmie. Właśnie, Michał, jeszcze wróćmy do tego momentu ogłoszenia werdyktu, ogłoszenia wyników, bo ty sam mówiłeś, że ty w sumie stawiałeś, że wygra Edyta Górniak. Tak, tak, bo uważam, że piosenka, którą reprezentowała i wykonała, była naprawdę... No nie ma takiego określenia, bo określenie super jest zbyt trywialne, po prostu bardzo mi się podobała. Jak ty się przygotowujesz do Eurowizji? Już jakiś plan w głowie jest? Wiesz co, przygotowania do Eurowizji są bardzo intensywne. Ja naprawdę wstaję wcześnie rano, bo zaczynam swój dzień od treningu, żeby naładować się pozytywnymi emocjami i pobudzić w sobie endorfiny. A jest już jakaś wizja, jak będziesz wyglądał na scenie? Będę wyglądał tak, żeby te stylizacje dodawały mi skrzydeł, bo nie ukrywajmy, Michał Szpak to nie bez powodu jest nazywany jakimś kolorowym ptakiem w mediach, bo ja naprawdę uważam, że strój jest nieodłączną częścią mnie. Jesteśmy w samym centrum Warszawy, w smakach Warszawy. Ty do tego miasta przeniosłeś się 6 lat temu. Jaki teraz dla ciebie ma smak to miasto? Wiesz co, ja w ogóle byłem na otwarciu tej restauracji, pamiętam jak ona się otworzyła i to jest właśnie niesamowite, że w przeciągu 6 lat to miasto nieustannie zaskakuje. Jakby przede wszystkim Warszawa też pozwoliła mi poznać wspaniałych ludzi. Mam mnóstwo przyjaciół stąd, którzy mnie wspierają, którzy byli na preselekcji i którzy dodali mi skrzydeł wtedy. To był zresztą niezwykły dzień. No, tu jest teraz całe moje życie. Przed nami święta wielkanocne. Jakie w tym roku to będą dla ciebie święta? Pewnie przyjadę już na gotowe, znając życie. Bo... Czyli ty do kuchni nie zaglądasz? Nie, mój tatuś jest genialnym kucharzem, więc wiem, że zawsze mogę liczyć na to, że jak przyjadę do domu, to będą pyszne potrawy na stole.